Od 10 lat jestem misjonarzem na Białorusi. Pracowałem w, w archidiecezji mińsko mochylewskiej od 2006 roku 6 lat, obecnie od 4 lat w diecezji pińskiej. Opiekuję się pa trzema parafiami: e Janowem Poleskim, e Drohiczynem, i bezdzieżą. To są takie parafie, które mają kilkadziesiąt wiernych na mszy świętej niedzielnej. W większości są to, wszyscy praktycznie są już Białorusinami. I specyfika tych parafii jest taka, że parafianie bardzo troszczą się o, o kościół. O swój kościół parafialny, są bardzo ofiarni, bezinteresowni, bo tylko dzięki temu mogą te parafie funkcjonować. Janów Poleski i Drohiczyn to są takie miasteczka, które mają 14 tysięcy, więc katolicy to, to jest bardzo niewielki, nikły procent, ale ten, te kilkadziesiąt osób stanowi taką, taką rodzinę, w której e, wszystkich interesują problemy innych, i przez to możliwe jest takie e, bliskie życie we wspólnocie. I teraz ja jako e, misjonarz, który już 10 lat spędzam na Białorusi w Micko-Mochylewskiej diecezji też opiekowałem się takimi pod, podobnymi dwoma parafiami no. Myślę, że bardzo wiele mogłem się nauczyć. Nauczyć się bardzo tego, żeby cenić każdego człowieka, cenić ten kontakt z drugim człowiekiem. Nauczyć się tego, żeby no, służyć innym, nie tak w sposób jakiś anonimowy, ale taki. Taki rodzinny. Każda tam parafia e, tworzy taką specyficzną rodzinę. No i chciałem e, f, f, zainteresować e, innych e, tym życiem kościoła na Białorusi, e, choćby tą parafią w Janowie Polewskim, gdzie zginął święty Andrzej Bobola. E, oddał życie. Za Chrystusa został w okrutny sposób zamordowany. Jest patronem Polski, więc warto jest zwrócić na tą postać uwagę, postać tego świętego. W maju, 16 maja przyszłego roku, będziemy obchodzić 360. rocznicę śmierci świętego Andrzeja Boboli. Jest on również patronem diecezji pińskiej. Nasz, pomimo tego, że na Białoruś obowiązują wizy, to jednak jest jakaś grupa ludzi w Polsce, związanych z kresami, który, którzy mimo tych przeszkód przybywają na to, na to miejsce święte. Chciałbym więc bardzo serdecznie zaprosić do tego, żeby pamiętać, o, o tych miejscach, o życiu katolików na Białorusi w swoich modlitwach. Pomimo tego, że, że są to takie małe parafie, to właśnie bardzo cenię sobie tą, tą pracę i na Białorusi.